Witajcie w samym środku Czarnego Serca. Dziś poruszymy temat, który wystartował w internecie jako prawdziwa, paranormalna i niepokojąca sprawa, żeby po latach bez odpowiedzi uzyskanej od autora przemienić się w creepypastę. Przysłużyły się temu dwie rzeczy. Po pierwsze, wcześniej wspomniany brak odzewu ze strony osoby, która zapoczątkowała dzielenie się informacjami na temat dziwnych wydarzeń ze swojego życia, a po drugie, prościej jest uwierzyć w to, że jest to wymyślona historia, tak zwyczajnie. Nie będzie tutaj zbyt obszernego montażu, ponieważ film będzie mocno bazował na screenshotach opublikowanych na łamach Reddita. Skupię się na ciągu wpisów opublikowanych przez autora i na historii, którą budował on przez wiele miesięcy. Reddit jest miejscem, przez które przewinęło się tysiące niepokojących czy tajemniczych spraw, ale jedną z najpopularniejszych, choć dzisiaj już raczej zapomnianych, jest ta, zapoczątkowana na subreddicie NoSleep przez użytkownika o niku NateSW. Nazywajmy go skrótowo Nate, ponieważ jak się za chwilę dowiemy, tak brzmi jego prawdziwe imię. Nathan 1 lipca 2014 roku dodał wpis, którego treść umieściłem w tytule. Moja martwa dziewczyna wypisuje do mnie na Facebooku. Mam screenshoty. Nie wiem, co dalej mam robić. Od teraz zaczyna się część, która będzie praktycznie jednym wielkim cytatem z drobnymi przerwami na moje wtrącenia. Nate kontynuuje. Dzisiejszy post to swego rodzaju podsumowanie. Właśnie otrzymałem kolejną wiadomość i jest gorsza niż wszystkie inne. Moja dziewczyna zmarła 7 sierpnia 2012 roku. Brała udział w kolizji trzech samochodów, jadąc z pracy do domu, kiedy ktoś przejechał na czerwonym świetle. Zmarła w ciągu kilku minut na miejscu zdarzenia. Spotykaliśmy się wtedy przez 5 lat. Nie przepadała za pomysłem małżeństwa. Jak mówiła, wydawało jej się to archaiczne, nadawało dziwnego klimatu. Ale gdyby była, poślubiłbym ją po 3 miesiącach. Była pełna życia. Rodzaj dziewczyny, która za każdym razem stawia czoła wyzwaniom. Najwięcej szczęścia dawały jej wyjazdy biwakowe, no była też technofilką. Zawsze pachniała jak cynamon. Mimo to nie była idealna. Zawsze mówiła coś w stylu, jeżeli ja pierwsza umrę, nie mów o mnie tylko dobrych rzeczy. Nigdy tego nie lubiłam. Jeżeli mi nie pociśniesz, to zrobisz mi krzywdę. Mam wiele wad i to po prostu część mnie. Więc robię to dla M. Muzyka, którą mówiła, że lubiła i muzyka, którą naprawdę lubiła, były bardzo różne. Jej wyobrażeniem wyrażania uczuć było zwyczajne objęcie kogoś ręką, no i miała naprawdę długie palce u nóg, jak u szympansa. Wiem, że to niejasne, ale nie czuję się dobrze mówiąc o niej, jeżeli tak naprawdę nie wiecie, jaka ona była. Idąc dalej. M nie żyła już prawie od 13 miesięcy, kiedy po raz pierwszy do mnie napisała. 4 września 2013 roku to dzień, w którym wszystko się zaczęło. Zostawiłem konto Emily na Facebooku jako aktywne, żebym mógł wysyłać do niej jakieś okazjonalne wiadomości, postować na jej tablicy czy przeglądać zdjęcia. Wydawało się to zbyt ostateczne i totalnie nie jak Emily, żeby przenieść jej konto w status in memoriam nadawany po śmierci. Zarówno ja, jak i jej matka Susan mamy dostęp do konta. Oznacza to, że jej mama ma login i hasło, a spędziła w sumie około 3 minut na Facebooku lub nawet i na komputerze. Dlatego też pomyślałem, że to mogła być ona. Tutaj autor zamieścił screena z rozmowy z kontem Emily, na którym widać, jak sam wspominał, wypisywał do niej wiadomości po jej śmierci pewnie po to, by pomóc sobie tak przechodzić żałobę. 4 września jednak dostał pierwszą wiadomość. Halo? Kto pisze? To jest serio dziwne dostawać wiadomości z konta Emily. Okej, na przyszłość wysyłaj proszę mi wiadomości ze swojego konta, nawet jeżeli masz zamiar porozmawiać o jej profilu. Halo? Susan? Jesteś na koncie Emily. 16 listopada 2013. Dostałem potwierdzenie od Susan, że nie zalogowała się na konto Emily od tygodnia jej śmierci, czyli ponad roku. Em znała wielu ludzi, więc momentalnie założyłem, że jest to jeden z tych jej bardziej ogarniętych technicznie kumpli i jebie mi w głowie w najgorszy możliwy sposób. Halo? Pojedźmy gdzieś w sobotę. Kim ty kurwa jesteś? The wheels on the bus. Proszę, powiedz mi, kim jesteś. W dalszej części posta Nathan pisze. Szybko zauważyłem, że ktokolwiek pisze do mnie te wiadomości, to wykorzystuje nasze stare rozmowy z Emily. Dowód zamieścił on w postaci screena, na którym widać, że identyczna wiadomość padła 1,5 roku wcześniej. The wheels on the bus nie było niczym specjalnym. Zostało to wyciągnięte z rozmowy, podczas której wybieraliśmy piosenki na naszą wycieczkę, do której nigdy nie doszło. Samo hello padało milion razy podczas rozmów. Około lutego 2014 Emily zaczęła oznaczać się na moich zdjęciach. Dostawałem powiadomienia o oznaczeniu, ale zanim w nie wszedłem, oznaczanie znikało.
Pierwszy raz, kiedy udało mi się wejść w jedno z tych powiadomień, poczułem się, jakby ktoś uderzył mnie w brzuch. Oznaczała się w miejscach, w których lubiła spędzać czas. Mam dwa screenshoty. Jeden na zdjęciu z kwietnia 2013, a drugi z czerwca. Te dwa jako jedyne udało mi się uchwycić na screenach, więc jest tu drobny rozjazd czasowy, jeżeli chodzi o składnię tej historii. W tamtym czasie nie mogłem już zasnąć. Byłem zbyt wściekły. Oznaczała się na losowych zdjęciach co kilka tygodni. Znajomi, którzy to zauważyli, stwierdzili, że to musi być jakiś pojebany błąd Facebooka. Inni, którzy widzieli te oznaczenia, zupełnie nie zareagowali. Kilkoro z moich przyjaciół przez to usunęło mnie nawet z listy swoich znajomych. W tym momencie niektórzy z was mogą zastanawiać się, czemu nie usunąłem mojego konta na fejsie. I chciałbym. Zrobiłem to na krótką chwilę, lecz w dni, w które nie mogłem wyjść na miasto, fajnie było mieć kogoś pod ręką do rozmowy. Miło było odwiedzić profil M, nie widząc małego zielonego kółka krzyczącego dostępny obok jej imienia. Byłem aspołeczny nawet wtedy, kiedy M jeszcze żyła. Jej śmierć zmieniła mnie w coś w rodzaju pustelnika, a Facebook i gry multiplayer były jedynymi moimi kontaktami z ludźmi. 15 marca napisałem do wtedy, jak zakładałem, hakera, będącym w posiadaniu konta Emily. Czemu to robisz? Dlaczego ciągle ją oznaczasz? 10 dni później dostałem odpowiedź. Halo? Halo? Halo! Halo! To mnie niszczy. Nie wiem, czemu sprawia ci to tyle przyjemności. O mój Boże, świeczki o zapachu cynamonu! Pierdol się. Czemu to robisz? Dopiero kilka miesięcy później zauważyłem, że ona wykorzystuje również i moje stare wiadomości. Moja odpowiedź wydaje się być słaba i delikatna. Celowo dostarczałem mu lub jej takie emocjonalne gadki jak to, że mnie to niszczy, tylko po to, żeby dalej brnąć w tę grę. Zakładałem, że musi to być osoba, która cieszy nieszczęście innych. Postowałem i przeszukiwałem fora techniczne, szukając możliwości na wytropienie tej osoby, również kontaktując się z Facebookiem, dlatego też utrzymywałem kontakt tylko po to, żeby zbierać dowody. Zanim ktokolwiek z was zapyta, tak, zmieniałem hasło i inne informacje dotyczące bezpieczeństwa niezliczoną ilość razy. 16 kwietnia dostaję to. Wygląda to jak miszmasz wszystkich poprzednich wiadomości, które do siebie wysyłaliśmy. Powinniśmy zrobić swój własny dżem. Ja pierdolę, Samantha. Nie, inaczej. Bez szans na przejście. Bez szans na przejście. Ile? Drzwi do garażu. Boczne. Ja? Bez szans na przejście. 29 kwietnia. Kolejny odzew ze strony Emily. Fasolka po brytońsku i tosty. Nie wiem, po prostu powiedziałam... Yo, pytaj Natana. 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 Natan? Nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, czemu ciągle to robisz. Proszę, przestań. Proszę, przestań. Nie wiem, co się dzieje. Natan? Nie wiem, co się dzieje. Nie mam żadnych nowych poszlak. Facebook ujawnił mi lokacje, w których logowano się na jej konto, ale od czasu jej śmierci są to miejsca, które są całkowicie wytłumaczalne, tak jak mój dom, moja praca czy dom jej mamy. Moja odpowiedź tutaj nie była baitem. Yo, pytaj Natana było wspólnym inside joke'em zbyt lamerskim, żeby go wyjaśniać, ale widząc jak ona to powtarza, to mnie całkowicie kurwa zmroziło. A moja reakcja w prawdziwym życiu była jeszcze gorsza. Nie spodziewałem się powrotu mojej relacji. Jej ostatnie wiadomości zaczęły mnie przerażać, ale nie chciałem tego przyznać w tamtym momencie. 18 maja. Nie mam na to słów. Ja? Ja? Minus 12. Minus 15. Moja bluza jest w suszarce i jest mi naprawdę zimno. Naprawdę zimno. Zimno. Zimno, Natan. Proszę, przestań. I ja... Zimno. Lodowato. Nie wiem, co się dzieje. Lodowato to pierwsze oryginalne słowo, które napisała. To spowodowało, że ostatnio zaczęły śnić mi się koszmary. Ciągle widzę ją w potwornie zimnym samochodzie. Siną od mrozu, a ja stoję na zewnątrz w cieple i krzyczę do niej, żeby otworzyła drzwi. Ona nie zdaje sobie sprawy z tego, że ja tam jestem. Czasem jej nogi wystają na zewnątrz. 24 maja. Jestem mocno pijany. Tęsknię za tobą. Ktokolwiek używa tego konta, pierdoli mnie to.
Ciągle przychodzę do domu z pracy, oczekując, że zobaczę wiadomości od ciebie na kompie. Nie powinienem się już z tym pogodzić? Po prostu pozwól mi iść. Nie byłem pijany. Ona nie była czułą dziewczyną i zawsze krępowało ją wymienianie się czułymi słówkami, przytulaski i mówienie sobie nawzajem, jak wiele dla siebie znaczymy. Dużo łatwiej było jej się tym dzielić, kiedy byłem nawalony, więc upijałem się na niby dosyć często. Jej odpowiedź było tym, co popchnęło mnie do zgłoszenia jej konta z prośbą o uzyskanie statusu in memoriam. Myślałem, że to pomoże ograniczyć takie zachowanie. To może się wydawać nieszkodliwe w porównaniu z jej poprzednią wiadomością. Pozwól mi iść. Została ona wklejona ze starej rozmowy, gdzie próbowałem ją przekonać do odwiezienia jej do domu od koleżanki. Podczas kolizji deska rozdzielcza ją zmiażdżyła. Została ona przecięta w pół w linii od prawego biodra do lewego uda. Jedna z jej nóg została znaleziona pod tylnym siedzeniem. Cofając się w czasie, 7 sierpnia 2012. Zwykle była w domu około 16:30. Te wiadomości oraz kilka innych głosowych to ostatni raz, kiedy próbowałem się z nią skontaktować, myśląc, że jeszcze żyje. Hej, jedziesz do domu? Emily? Kiedy zobaczysz tę wiadomość, to proszę, zadzwoń do mnie. Od razu. Dzwoniłem do... i powiedzieli, że wyszłaś o 16. Zaczynam panikować. Kręci mi się w brzuchu, proszę, zadzwoń. Emily? Emily? Odbierz telefon! 1 lipca 2014. Hej, jedziesz już do domu? Emily? Kiedy zobaczysz tą wiadomość, proszę, zadzwoń do mnie. Od razu. Proszę, przestań. Dzwoniłem do... i powiedzieli, że wyszłaś o 17. Zaczynam panikować. Proszę, przestań. Zimno. Emily. Emily. Odbierz telefon. Nie wiem, co się dzieje. Zimno. Lodowato. Upamiętniłem jej profil kilka dni po tym, jak dostałem wiadomość dotyczącą odejścia. Do dzisiaj się nie odezwała, nawet nie oznaczała się na moich zdjęciach. Nie wiem, co robić. Mam usunąć jej profil? A co jeżeli to ona? Chce mi się zżygać. Nie wiem, co się dzieje. Właśnie usłyszałem powiadomienie Facebooka. Za bardzo się boję, żeby je sprawdzić. Tymi słowami kończy się oryginalny post. On sam zebrał ponad 6000 komentarzy, często próbujących dowieść prawdziwości danego wpisu i proszących autora o więcej szczegółów dotyczących pośmiertnej relacji z Emily. Nate dodał jeszcze kilka odpowiedzi na komentarze zaoferowanych użytkowników, po czym wrzucił ostatni już update w tej sprawie. Update. Sprawdziłem powiadomienie. Słyszałem je podczas pisania i edytowania oryginalnego posta. To była ta wiadomość. Zanim pokażę wam jednak te zdjęcia, muszę zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Oryginalne zdjęcie zamieszczone pod jednym z linków pokazuje komputer, przed którym siedzi Nathan. Jednak ten decyduje się usunąć to zdjęcie i pokazać nam drugie, na którym widnieje już puste biurko. Zdjęcie zawierające jednak Nathana zostało zapisane przez użytkownika Gablox i dzięki niemu mamy dostęp do obu fotografii. Niemniej jednak wiadomość od Emily wraz z opisem, który dostarczył Nathan, wydaje się mocno niepokojąca. To moje drzwi. To mój komputer. Zostało ono zrobione od zewnątrz. Dostałem to powiadomienie 3 godziny temu, ale nie sprawdzałem aż do teraz. Siedzę w garażu i piszę z tableta. Zen for now zostało rozszyfrowane jako anagram od słów frozen now, czyli jestem sparaliżowany strachem. Nate dalej pisze, zamierzam jechać do przyjaciela. Zapomniałem w panice otworzyć drzwi do garażu i tym bardziej zaczynam się denerwować, żeby wyjść z auta i otworzyć garaż. I to tyle. Nie dostaliśmy już żadnego odzewu od Nathana. Jego konto pozostaje nieaktywne od ponad 8 lat. W komentarzach ludzie prosili o to, by Nathan zgasił silnik w samochodzie, jeżeli dalej zamierzał w nim siedzieć, mógłby się udusić siedząc w garażu pełnym spalin. Tak też mówi jedna z teorii głosząca wieść o samobójstwie Nathana. Wydawałoby się, że to koniec tej strasznej i nierozwiązanej historii, ale postanowiłem kopać trochę głębiej i poszukać rozwiązania. Dowiedziałem się, że post Nate'a został edytowany na krótką chwilę i momentalnie usunięto edycję. A wyglądało to tak, jakby to Emily przejęła kontrolę nad jego kontem. Skąd taki wniosek? Bzdurna wiadomość, która powstała podczas edycji, brzmiała mniej więcej tak. Powinienem się bać. Okazjonalnie otwierałem serce. Zjebałem. To nie bardzo ja. Dla mnie ona jest prawdziwa. W tym stanie. Dodatkowo post zawierał link do YouTube i krótkiego filmu, który za chwilę wam pokażę. Alright, I've just heard knocking at my back door. I think someone still could be there. I had to call the police and I
It's fucking... It's too much. Nie ma natomiast potwierdzenia, czy osoba nagrywająca to rzeczywiście Nathan. Zaczęło się dochodzenie. Ludzie szukali rozwiązania tego bełkotu. Może to była kolejna poszlaka. Jeden z użytkowników, Callaboy, rozszyfrował dziwny ciąg wyrazów opublikowany z konta Nate'a. Doszedł on do wniosku, czytając wszystkie komentarze dodane przez Nate'a, że został tutaj zastosowany taki sam szyfr, jakim posługiwała się Emily, czyli kopiowanie części tekstu. Całe to bełkotanie to pocięte fragmenty komentarzy Nathana, do których Callaboy zamieścił odnośniki. Reddit zwariował. Wokół postu Nathana zaczęło pojawiać się coraz więcej spiskowych teorii, szukających choćby minimalnych, ale jednak nowych poszlak prowadzących do rozwiązania zagadki. Kolejnym dziwnym tropem było to zdjęcie, a dokładniej jego część. Po przybliżeniu widać tutaj... no właśnie, nie wiadomo co. Jest to kształt przypominający upiorną twarz, ale ani Nate, ani nikt inny nie był w stanie dojść do tego, czym dana twarz mogłaby w rzeczywistości być. Dzięki wielu próbom udało się również rozszyfrować kraj pobytu Nate'a. Jest to Australia i próbowano również zawęzić miejsce poszukiwań, rozszyfrowując miejsce, do którego na wycieczkę miała udać się para. Rozwiązaniem okazała się być jedna z dwóch występujących w Australii gór. Tricket lub Gravatt. Bazując na zdjęciu i wpisie Grey ST, co oznacza Grey Street, i powiązania z australijskimi górami, jeden z użytkowników stwierdził, że najbliżej miejsca wypadku może okazać się być miasto Sydney, znajdujące się w pobliżu góry Mount Druitt, która okazuje się być już trzecią poszlaką zaraz obok Tricket i Gravatt. Ta ostatnia znajduje się prawie 10 drogi autem od Sydney, więc internauci skupili się na pozostałej dwójce znajdujących się zdecydowanie bliżej. Dochodząc już prawie do końca sprawy, mając tak wiele dowodów, zaczęto szukać wypadków samochodowych w okolicy Sydney z podanego przez Nathana dnia. Przeglądałem australijski raport wypadków samochodowych i znalazłem wypadek, który wydarzył się 7 sierpnia 2012 roku o 17:30, czyli dokładnie w dniu, w którym zginęła M. W wypadku wzięło udział wiele aut i był w tym tylko jeden przypadek śmiertelny. Znaleziony przez internautów wypadek, wyszukany dzięki numerowi podanemu w komentarzu powyżej, zaprowadził do strony, na której widnieje całościowy raport z miejsca zdarzenia. Możemy tu wyczytać: użytkownicy forum szukali szczegółów dotyczących historii Nathana i raportu z wypadku w Australii, który pasował dokładnie do opisu wypadku Emily pod wieloma szczegółami. Zadziwiająco jednak, żadna kobieta imieniem Emily nie zginęła w tym wypadku. Jedyną ofiarą okazał się być mężczyzna o imieniu Nathan. Jakkolwiek ta historia nie byłaby pokręcona, doszliśmy do jej końca. Dalsze informacje okazywały się być fejkami tylko po to, by podkręcić temat jeszcze bardziej. Ludzie zakładali konta, podszywając się pod Emily lub Nate'a i wypisywali losowe bzdury tylko po to, żeby narobić więcej szumu wokół sprawy, ale szybko zostawało to dementowane przez społeczność internetu. Co się stało z Nathanem? Nie wiadomo. Czy wypadek Emily był prawdziwą historią? Również nie wiadomo. Wiadomo jednak, że przedstawione przed wami fakty to garść prawdziwych informacji w oparciu o potwierdzone lub zweryfikowane źródła, które to opierały się o historię opisaną przez Nathana. Czy wydarzyło się to wszystko naprawdę? Na to pytanie musicie już odpowiedzieć sobie sami. I to wszystko na dziś. Zapraszam was do podzielenia się swoją opinią w komentarzach, jak i do propozycji kolejnych filmów, które chcielibyście zobaczyć u mnie na kanale. Tymczasem szybko zostawię suba, bo przed nami długa podróż przez inne, trudne i mroczne tematy. Do usłyszenia, Czarne Serce.